Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Sam grób i płótna to zbyt mało, aby uwierzyć w zmartwychwstanie. Potrzebni są jeszcze świadkowie zmartwychwstałego. Na pierwszych świadków zmartwychwstania Jezus wybiera kobiety. To te same, które towarzyszyły Mu z Galilei, które wiernie trwały przy krzyżu w godzinie Jego śmierci, a potem w ceremonii pogrzebowej. Skoro świt poszły do grobu, aby... No właśnie, w jakim celu poszły do grobu w pierwszy dzień tygodnia? Zapalić znicz? Położyć świeże kwiaty, popłakać sobie? Przyszły zaspokoić swoją samotność, rozdzielającą im duszę po stracie przyjaciela, który przywrócił im godność. To miłość sprawiła, że Maria Magdalena i jej towarzyszki wyprzedziły pierwsze promienie brzasku. To miłość sprawia, że ujrzały one zmartwychwstałego Pana. Ten, kto kocha, doświadcza spotkania z miłością, która jest jaśniejsza od słońca, która ma moc rozproszenia najciemniejszych mroków rozpaczy, grzechu, a nawet śmierci. Jezus odniósł triumf, zwyciężył pomimo zła całego świata, jakie wziął na swoje barki. Choć martwy pozornie przegrał, teraz stoi przed nimi żywy. Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza nie tylko, że jest On Panem życia, ale również, że jest życiodajnym źródłem, z którego możemy czerpać bez przeszkód wodę na życie wieczne. To właśnie Wielką Noc otwierają się dla setek tysięcy katechumenów źródła chrzcielne. Podziękujmy dziś za dar Chrztu Świętego, dzięki któremu umarliśmy dla grzechu, aby razem z Chrystusem powstać do nowego życia w Bogu. Radujmy się z faktu, że razem z Jezusem doświadczamy zmartwychwstania.